Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj, słuchajcie, w szkole robiliśmy różne dialogi w tematyce mody, czyli fashion. No i pojawił się problem, jak przetłumaczyć zwrot ciuchy markowe. Uczniowie oczywiście kombinowali, może jakiś mark, nie, nic w tym rodzaju. Więc uwaga, oni nie mówią ciuchy markowe, tylko ciuchy projektanckie, ciuchy od projektantów. Projektować to design, a ta osoba, która to robi, to designer. Innymi słowy, w języku angielskim ciuchy markowe to designer clothes. A przy okazji nauczymy się bardzo fajnego zwrotu, jeżeli ktoś jest uzależniony od fashion, od mody, cały czas musi zmieniać ciuchy i tak dalej, to w języku angielskim mówimy, że jest niewolnikiem mody. He is a slave to fashion. I tu Wam przygotowałem trzy przykłady, czyli jeszcze raz ciuchy markowe to designer clothes, ale spotkamy też zwrot designer labels, tak jakby etykietki, metki, że on ma na sobie etykietki od projektantów. No i trzy przykłady. I can't afford. Nie stać mnie. Nie mogę sobie pozwolić. Po nim jest tu i bez okolicznika. I can't afford to buy designer clothes. They're too expensive. Są za drogie. Uwaga na wymowę tego one. One są, bo często słyszymy jakieś they're. Nie, czytamy they're po brytyjsku. Identyczna wymowa jak ich i tam robiliśmy o tym filmik, podlinkuję Wam. She's terribly rich. Jest okropnie bogata, jest bardzo bogata, yet, mimo to. Uwaga, yet może też znaczyć mimo to. Ashley never wears designer clothes. Ona nigdy nie nosi ciuchów markowych. Bardzo często robią tak, że jest zdanie dwukrotnie złożone. W tym zdaniu jest mowa o tej samej osobie, ale najpierw jest she, a potem jest imię. Czyli she is terribly rich, yet Ashley coś tam, coś tam. No i teraz właśnie ten zwrot, o którym Wam mówiłem. He is a slave to fashion. Jest niewolnikiem mody. And he wears i nosi designer clothes to work every single day. Czyli do pracy każdego dnia, czyli codziennie. No i teraz jakiś przykład od native speakera z tego kanału. Pani pracowała w Indiach, w tym miejscu, gdzie matka Teresa w tym obozie i pomagała najbiedniejszym z najbiedniejszych. Natomiast sama jest byłą modelką. And I'd wash one out every night and then wear the other one. And I mean, coming from the fashion world where it was all about. I ona mówi, I mean, mam na myśli, coming from the fashion world, tak, czyli pochodząc ze świata mody, where it was all about makeup and designer clothes, tak? Gdzie wszystko chodziło o makijaż i właśnie ciuchy markowe. Makeup and designer clothes and the best hair and ciuchy markowe and the best hair i najlepsze włosy, najpiękniejsza fryzura. I wasn't ever really happy as I was in India. Czyli nigdzie nie byłam tak, kiedykolwiek tak szczęśliwa, tak? Tak szczęśliwa jak wtedy, jak byłam w Indiach. Jeszcze raz. I mean, coming from the fashion world where it was all about makeup and designer clothes and the best hair, and I wasn't ever really as happy as I was in India. No i jeszcze jeden przykład z tego kanału. Pani mówi, co tak naprawdę jest ważnego w życiu. Mówi, że I realized that my value as a human being, tak? Czyli zdałam sobie sprawę, że moja wartość jako człowieka, istotę ludzką, tak? Istota ludzka, human being. That I realized that my value as a human being has absolutely nothing to do with what I own or what I wear. Czyli ta jej wartość has absolutely nothing to do, nie ma nic wspólnego, tak, nothing to do. Chyba robiłem o tym lekcję, mieć coś wspólnego, jak znajdę, to podlinkuję. Czyli ta jej wartość nie ma nic wspólnego z tym, what I own or what I wear, z tym, co ja posiadam lub z tym, co ja mam na sobie. I realized by living with less of what we don't.
No i zdała sobie też sprawę, że życie with less, jakby z mniejszą ilością rzeczy, tego, of what we don't need, tego, czego my tak naprawdę nie potrzebujemy, we make all of this space for the things that we do. Czyli żyjąc z tą mniejszą ilością, we make all this space, robimy sobie przestrzeń, miejsce na rzeczy, for the things that we do, które my potrzebujemy, i zamiast potrzebować operator. But what do we need? No ale co potrzebujemy? Now, we all know that we can live happily. Uciekło. But what do we need? Now, we all know that... Wszyscy wiemy, że that we can live happily. Możemy żyć szczęśliwie. We can live happily without designer clothes and constant. No i możemy żyć szczęśliwie bez ciuchów markowych, without designer clothes and constant upgrades, tak? Nieustannych upgrade'ów. No to jest bardzo ciekawe słowo. Robiłem o tym kiedyś lekcję, że na przykład my powiemy, muszę sobie zmienić telefon, tak? Że muszę mieć nowszy. Oni powiedzą, że muszę upgrade'ować mój telefon. Bardzo często tak mówią, tak? Czyli constant upgrades, czyli cały czas coś, muszę mieć coś nowszego, zwłaszcza jakieś gadżety. Upgrades, we know this. My to wiemy, jeszcze raz. I realize that my value as a human being has absolutely nothing to do with what I own or what I wear. I realize by living with less of what we don't need, we make all of this space for the things that we do. But what do we need? Now, we all know that we can live happily without designer clothes and constant upgrades. We know this. No i może jeszcze jeden przykład z tego kanału. Pan opowiada o survival, czyli przeżycie, że dla nas różne rzeczy mogą być ważne, istotne, by przeżyć. Mogą być to drobne rzeczy albo poważne rzeczy. I tu daję przykłady. Checking the clock. Checking your smartphone. No, że na przykład dla niektórych ważną rzeczą, by przeżyć, jest sprawdzanie telefonu. Wearing socks. A dla innych ważną rzeczą jest ubranie skarpetek. Watching TV. Dla innych obejrzenie telewizji. Calling your mother. Czy też zadzwonienie do mamy. Shopping for designer clothes. A dla innych shopping for designer clothes. No i mamy naszą frazę. Wearing a Rolex. A jeszcze dla innych wearing a Rolex, tak? Czyli mamy na sobie zegarek Rolexa. Buying a yacht. A dla jeszcze innych buying a yacht. Po amerykańsku przez a yacht. Jeszcze raz. That's survival. Checking the clock. Checking your smartphone. Wearing socks. Watching TV. Calling your mother. Shopping for designer clothes. Wearing a Rolex. Buying a yacht. Dzięki. Trzymajcie się.